Hej, witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj vlogowo, ponieważ już jutro wyjeżdżamy w bardzo wyjątkowe miejsce. A ja tymczasem mam jeszcze pełno rzeczy, które muszę zdążyć zrobić do godziny 14. Kamil o 14 wraca z pracy i musimy jechać jeszcze zawieźć samochód, bo się zepsuł. Więc czeka nas wizyta u mechanika, gdzie zostawiamy to auto. Oprócz tego przy okazji zawozimy naszego kotka do mojego taty i tam spędzi prawie 2 tygodnie. Trzymajcie kciuki. Ja idę powoli wypełniać całą listę, którą sobie spisałam. Pewnie nie uwierzycie, ale w tej torbie jestem spakowana na 2-tygodniowy wyjazd. To jest ta torba, która mieści się jako bagaż drugi w Ryanairze. Ten, który możemy dokupić razem z pierwszeństwem wejścia. Właśnie zauważyłam, że moja torba już powoli się psuje. Nie wiem, co tu się w ogóle z nim dzieje. Na lepszej nowości to ona już nie jest. Po prostu poza tym, patrząc na to, ile przeszła i gdzie już była ze mną, to nawet trzyma się bardzo dobrze. Na razie zmieniać nie będę. W sumie mam inną torbę jeszcze, ale nie wiem dlaczego, jakiś mam zawsze sentyment i zawsze muszę jechać z nią. Bo już ze mną była w tylu miejscach, że po prostu... Nie wiem, ona już mi się w ogóle kojarzy z podróżami. Jak ja ją widzę, to już wiem, że coś będzie się działo. Poruszać się pociągiem po Danii, możecie śmiało korzystać z sieciówki Reisekort, jeżeli jesteście mieszkańcami Danii. Dla tych z Was, którzy przyjeżdżają tutaj na wakacje i chcą jechać pociągiem dłuższy dystans, polecamy Orange Billet. Taki bilet musicie kupić przez internet z wyprzedzeniem. Jadąc na sieciówce Reisekort zapłacilibyśmy około 250 koron w jedną stronę za osobę z Olbodowajle. Z Orange Billet zapłaciliśmy 360 koron za dwie osoby. Podróżując z północnej Jutlandii do lotniska w Billund, mamy dwie popularne możliwości dostania się tam. Jedna jest przez Aarhus, gdzie przesiadamy się na autobus, który jedzie około godziny, a druga jest przez Vejle, skąd przesiadamy się na autobus i jedziemy nim około 25 minut aż pod lotnisko. Same lotnisko w Billund nie jest zbyt duże, więc nie musicie się martwić tym, że tam się zgubicie. Na lotnisku znajdziecie kilka kawiarni, właściwie takiej restauracji z szybkim jedzeniem oraz sklep z Lego. No właśnie. Co robimy teraz?
Ja piję sobie duńskiego Sprite'a, czyli faksekony. I jem burgerka. Bo lubię burgerki. Co musisz? Dlaczego na rozkładzie mi pociąg jedzie do Gdyni? Nasz pierwszy przystanek mamy właśnie w Polsce, w Poznaniu, w naszym rodzinnym mieście. Spędzimy tu trochę czasu, kilka dni, musimy pozałatwiać kilka spraw, a później idziemy dalej. Pączek. To jest pączek poznański, którego bardzo uwielbiam. Z gniazdka. Obydwoje urodziliśmy się właśnie w Poznaniu, dlatego naprawdę lubimy wracać do tego miasta. Rynku nie pokażemy wam dzisiaj, bo są tu same wykopaliska. Ale jest rynek. Ile chcesz rogali? Jednego? Tak, jednego. Tutaj znajdziecie najlepsze rogale w Poznaniu. Dziś od rana jesteśmy na nogach. Pracujemy cały dzień praktycznie. Ja wieczorem wyjeżdżamy w następne miejsce. Poszukali cię? Nie, wszystko jest w porządku. Jemy sobie toruńskie pierniki, będą w Poznaniu. Także już jestem skołowany. Dobre? Zajebiste. Czujesz się zrelaksowany i nie chce ci się spać, prawda? Jesteś pełen wrażeń i pełen chęci. Czuję się content, czuję się wspaniale. Witajcie na Malcie. Właśnie szukamy samochodu. Kamil powiedział, że trzeba iść w prawo w budynku. Ja mówię, że poza budynkiem, a jak się okaże, to zobaczymy za chwilę. Jest godzina... Chyba mam rację. Idziemy w złym kierunku. Tak, nawet. Szukasz, że będziemy musieli cofać. Jest godzina 24 za chwilę, a nie, nam się... dopiero 23.30. Czyli za chwilę 24. A nam się kończy czas na odbiór samochodu. Więc do zobaczenia później.